Szanowni, chciałbym porozmawiać o związku pomiędzy masą a ciężarem. No i żeby nie przeszkadzać, to się od razu zmniejszę. O. Poznaliśmy już różne wielkości fizyczne. Poznaliśmy masę, która opisuje ilość materii, która znajduje się w danym przedmiocie, to jest masa danego przedmiotu. I masę najczęściej oznaczamy przez M, to zresztą od angielskiego słowa mass, i mierzymy w układzie SI w kilogramach. Czasem mierzymy też w gramach, ale jednostką podstawową układu SI są kilogramy. Długość mierzymy w metrach, no i tutaj od razu widać kolizję pomiędzy tym oznaczeniem masy, a tym oznaczeniem jednostki, którymi są metry. Dlatego jednostki w fizyce zawsze zapisujemy w takich kwadratowych nawiasach, żeby od razu było widać, czy chodzi o m jednostkę, czyli metr, czy chodzi o m masę, tak, czyli oznaczenie. No, trzecią taką wielkością, którą poznaliśmy, jest czas, t, od słowa time angielskiego, który mierzymy w sekundach. No i przyszła pora na czwartą wielkość, czyli na siłę. Przyszła pora na siłę, którą oznaczamy na ogół przez F od angielskiego słowa force i którą mierzymy w newtonach. Ale o sile trzeba powiedzieć coś jeszcze więcej, dlatego że akurat interesować nas będzie szczególny wariant siły, czyli ciężar. No i źródłem tego ciężaru jest przyciąganie grawitacyjne Ziemi. No i jeżeli sobie wyobrazić tutaj Ziemię, no to widać, że te ludziki w różnych miejscach Ziemi, przyciąganie grawitacyjne działa zawsze w kierunku do środka Ziemi. Więc siła oprócz wartości, no powiedzmy, ja ważę tyle, a ty ważysz tyle, ma jeszcze inną własność, ma jeszcze kierunek. No, tutaj w tym wypadku ten kierunek wskazuje na środek Ziemi. Masa, długość i czas to były przykłady wielkości, które nie mają kierunku, mają tylko wartość. A siła, wektor, jest wektorem i ma wartość i kierunek. No i o tych wektorach będziemy się jeszcze uczyć w przyszłości. No a teraz chcemy zrozumieć, jaki jest związek tej nowej jednostki Newton z masą w gramach. No więc nazwa tej jednostki pochodzi od wybitnego fizyka żyjącego na przełomie XVII i XVIII wieku, właściwie w wieku XVII i przez niecałe 30 lat wieku XVIII. Isaac Newton położył podwaliny pod nasze zrozumienie ruchu i sił, które są powodem zmiany tego ruchu. Na jego cześć jednostkę siły oznacza się dużą literą N, ale w języku polskim zapisuje się spolszczając i z małej litery. Otóż, jak żeśmy badali związek pomiędzy siłą a masą? No, bardzo prosto. Mieliśmy taki siłomierz. Ten siłomierz był z jednej strony wyskalowany w gramach, a z drugiej strony wyskalowany w newtonach. No i na tym siłomierzu wieszaliśmy odważniki, takie bombki akrylowe do malowania własnoręcznego, które można otwierać i tam do środka można coś wkładać. Wkładaliśmy kulki metalowe i wieszaliśmy sobie na tych siłomierzach i patrzyliśmy, ile wynosi na jednej skali masa kulek, a na drugiej, ile wynosi ich ciężar w newtonach. No i to są dwa typowe pomiary dwóch różnych zespołów. No i okazuje się, że chociaż to nie zawsze się zgadzało, to były dwie kulki, trzy kulki, cztery kulki, pięć kulek.
to oba siłomierze pokazywały, że żeby z masy w gramach uzyskać siłę w newtonach, to trzeba tą masę w gramach pomnożyć przez jedną setną. No i tu można sobie od razu powiedzieć, że związek jest bardzo prosty. Ciężar w newtonach to jest jedna setna razy masa w gramach, tylko że kłopot polega na tym, że po lewej stronie chcemy mieć newtony, a po prawej stronie mamy gramy. Ta jedna setna musi też zawierać przeliczenie jednostek. No, trochę tak jak w handlu, tak? Gdzie koszt to zawsze jest cena jednostkowa razy ilość towaru. No na przykład jak tankujemy na stacji benzynowej, no to koszt paliwa w złotych to jest cena w złotych za jeden litr razy liczba litrów. No jak tankuję mój samochód, to płacę tam około 350 zł, jeśli cena, czy płacę 350 zł, jeśli cena wynosi 7 zł za litr, a tankuję 50 litrów. Gdyby tu nie było tego takiego śmiesznego ułamka oznaczającego, że ta siódemka ma jednostki, gdyby tu nie było tego śmiesznego ułamka złotych na litr, no to płaciłbym w litrach, no bo 7 razy 50 litrów to jest 350 litrów, prawda, a nie 350 zł. No więc żeby płacił w złotych, to ta cena jednostkowa musi być w złotówkach za litr. No i podobnie jest tutaj, to jest w newtonach na gram, prawda, i te gramy się upraszczają i zostają same newtony. Możemy też się zastanowić, no dobrze, a jeżeli byśmy chcieli mieć nie w gramach, tylko w kilogramach, w jednostkach podstawowych układu SI, no to cóż, 1 kilogram to jest 1000 gramów, 1 gram waży 1/100 newtona, to 1 kilogram waży w takim razie 1000 razy więcej, czyli 10 newtonów. A więc to samo, ten sam związek można przepisać w taki sposób, że ciężar w newtonach to jest 10 newtonów na kilogram razy masa w kilogramach. Ten przelicznik 10 warto sobie zapamiętać. Częściej będziemy stosować, zdaje się, tę formę wzoru niż tę formę.